Pani Kasia, na jakim etapie są nagrania programu Nasz Nowy Dom nowego sezonu? Walczymy. Mm -hmm. <laughs> Idziemy do przodu. Prawie w połowie jesteśmy, więc jeszcze wakacje całe przed nami, ale pracowite. To z jakimi rodzinami spotkała się pani już w tym sezonie? Cudownymi, naprawdę mm -hmm. niesamowite rodziny. Dużo wzruszeń, dużo się dzieje i myślę, że widzowie polubią te nasze rodziny, bo naprawdę fajni ludzie z zacięciem, z taką e, pasją i z chęcią pomagania dużo dzieci, dużo dzieci, fajnych dzieci. A co jest najważniejsze przy pięciodniowym remoncie, bo macie tylko 5 dni na remont? Na co trzeba zwrócić uwagę i się skupić? Ja myślę, że tutaj organizacja pracy i to zasługa naszych kierowników budowy i wielki szacunek dla nich za to. Gdyby nie to, że wiedzą kiedy, jak, gdzie i jakie materiały zamówić, to my byśmy się w tym nie połapali. Do tego wszystkiego umiejętność mobilizowania pracowników. I często jest tak, że nasi szefowie budów pracują razem ze swoimi. Swoimi chłopakami, a czasem po prostu muszą pokrzyczeć, no bo <noise> ktoś musi trzymać, e, trzymać rzeczywiście dyscyplinę. E, ale organizacja pracy jest podstawą. A ile godzin ludzie pracują na e, planie przy remoncie? To jest tak, że są dwie zmiany. Jedna zmiana, jak to wygląda tak od środka? Na ogół udaje nam się 12 godzin w ciągu dnia przepracować, i wtedy rzeczywiście, jak wszystko idzie dobrze, to wystarcza. Ale są takie remonty, kiedy trzeba też wyznaczyć tych, którzy będą pracowali w nocy. I tu Pana zaskoczę, bo bardzo często to jest na zasadzie ochotników ci którzy chcą jeszcze w nocy mhm. popracować i naprawdę bardzo wielu się zgłasza więc to jest fajne Inflacja szaleje jak to wpływa na program No duże są problemy w tej chwili z kupnem materiałów po pierwsze te materiały bardzo podrożały bardzo i tu jest trochę kłopot ale sobie z tym nasze ekipy radzą. Tu też rola kierownika budowy, który musi obliczyć te koszty. I często jest tak, że te koszty, jakby pod koniec budowy, okazują się zaniżone, dlatego mhm. że się nie przewidziało, że nagle w ciągu tygodnia zdrożeje nam płyta karton gipsowa, na przykład. No ale to też bierzemy pod uwagę. No na razie sobie radzimy, jak długo zobaczymy. Co sezon to problem. Wtedy nie dojeżdżały produkty, teraz jest drogo, ale państwo sobie z tym jakoś tam radzą, obchodzą dookoła i rodziny tego nie czują za bardzo. Nie, rodziny tego w ogóle nie czują, bo rodziny w ogóle nie partycypują w kosztach i to jest bardzo ważne i zawsze to podkreślam. Nie, Taki remont nie kosztuje ich ani złotówki, łącznie z wakacjami, ze wszystkimi sprzętami, które są w domu i naprawdę staramy się, żeby spędziły te pięć dni cudownie. Są jeszcze prezenty i, 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 i oni kompletnie nie czują tego, że jest kryzys, nie czują tego, że jest problem z materiałami, ale my czasami to odczuwamy, ale naprawdę jestem pełna podziwu, bo i cała produkcja sobie z tym radzi, nasi budowlańcy, także dajemy radę na razie, dajemy radę. A kto płaci podatek od wzbogacenia? Podatek płaci telewizja Polska, także nie, rodzina absolutnie nie płaci tego podatku. To super. A to takie pytanie? Zadbać o rodzinę, trudne. żeby one tego tak. nie odczuwały. Kompletnie. Rodzina dostaje nowy dom e, i nie kosztuje jej to ani złotówki, ani złotówki, naprawdę. A spotkała się pani z taką sytuacją, że któraś rodzina nie była zadowolona? Bo Jeszcze co człowiek to reakcja? Jeszcze nie, powiem szczerze, że my mamy domy w tak e, e, strasznym stanie, e, tak e, e, trudne, tak, e, tak zniszczone że cokolwiek by się tam zrobiło, nawet odmalowało ściany, to już by był efekt i już by, już by było wiadomo, że no jest, jest dużo lepiej. A oprócz tego, a my nie tylko malujemy ściany, naprawdę zmieniamy te domy, naprawdę one są wyremontowane i do tego wszystkiego kompletnie nowe meble, kompletnie nowa elektryka, hydraulika, więc nie zdarzyło się, żeby ktoś powiedział, ojej, myślałem, że to będzie inaczej. Nie. Na ogół jest tak, o Jezu, myślałem, że będzie inaczej, ja mówię, ale coś jest nie tak. Nie, myślałem, że będzie gorzej, a jest dużo, dużo lepiej.